Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Woda, na to kolejny odcinek oczywiście z Europy Universalis 4. Lecimy dalej, powiem wam, że kurde jest zajebiście, ponieważ wbiliśmy 7800 subów na kanale, więc jesteśmy już coraz bliżej 8000, no co jest, jak już mówiłem, zajebiste. Też dzięki wielkie oczywiście za wszystkie lajki, jak możecie dajcie też pod tym odcinkiem, a ja lecę i co w sumie będziemy w tym odcinku robić, a w sumie to nie wiem, z tego co pamiętam to mi państwo, nie, państwo mi już nie umiera, więc jest dobrze, przynajmniej tyle, coś dobrego się zdarzyło. Ale podbiliśmy już prawie całą Europę. Boże, ile to fortów mam. Mniejsza o to. Zostały nam tutaj Węgry, które też podbijemy. Wiem, mówiliście, niektórzy mówili przynajmniej nie ruszać Węgrów, ale... kurde, jak chcecie, żebym podbił cały świat, to i Węgry trzeba podbić. Taka prawda. Taka prawda, więc też to zrobiłem w tym odcinku. I nie wiem w sumie, co byśmy mogli zatokować jeszcze. Indie już podbiliśmy prawie całe. Tutaj zostało tylko coś. Afryka tam mniejsza o to. No to Peru. Peru tak wygląda nawet na takie... Kurde, które by się chciał pobić ze mną. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ile Peru ty masz wojska? Powiedz mi proszę bardzo. Właśnie, to w ogóle rano, chyba pierwszy raz od dłuższego czasu poszedłem do pracy wesoły i ucieszony. A dlatego wszystko, że wyczaiłem taką giereczkę, która ma premierę 6 grudnia, którą na pewno będę nagrywał i która jest po prostu zajebista. I która mi przypomina Commandosów drugich, czyli jedną z moich ulubionych gier z dzieciństwa. Jest to gra od Techlandu, chyba Techlandu, nawet nie jestem pewien, ale nazywa się Shadow Tactics, to co nie? I to jest po prostu kurde wszystko, na co ja czekałem. Ale może nawet jeszcze więcej, naprawdę, ja czekałem na jakąś gierkę podobną do Commandos 2, przynajmniej w klimacie, czy tam z taką mechaniką jak Commandos 2, no i mniej więcej ta gierka przypomina to troszeczkę, więc kurde, no naprawdę, ja już to chcę, już czekam tylko na 6 grudnia, wiem, że to będzie głównym, tam, nie wiem, na kanale głównie będzie Wojna Widzów, ale myślę, że i na to się może skusicie. Bo jak już mówiłem, nagrywać na pewno będę. Dobra, bo muszę tutaj gdzieś tych, duchowieństwo, gdzie ja mam state'y w ogóle? Ja się miał po state'ów, tutaj mam. O, tutaj mogę kogoś rzucić. Legendary. Znikło, super, fajnie. O to chodzi, o to chodzi. Dobra, to co? Tu mam jakieś bunty, ale tu sobie tutaj armia na bunty właśnie idzie to cisnąć. A ja w tym momencie podejdę tutaj właśnie pod naszych pięknych, pierwsze tych buntowników. Zjedziemy ich szybciutko. Dobra, enter, enter, enter. I dzień dobry, Węgry, Węgry, Węgry. No, właśnie, jeżeli chodzi o Wojnę Widzów, to powiem wam, że dzisiaj... Zacząłem już tam pierwszą grupę tam dodawać sobie na mapkę. Bo właśnie, jeżeli chodzi o grupy, co nie, bo będziemy mieć ich 8, tak jak mówiłem, i to jest dużo. Co prawda mapka nie będzie zbyt duża, będzie bardzo malutka, bo to chodzi o to właśnie, żeby te grupy jako szybko, tak wiecie, no przejść przez te wszystkie te wielkie grupy i najwyżej wtedy zrobimy albo takie półfinały, albo już przejdziemy do finału, zobaczymy jeszcze jak to będzie. No ale chodzi o to, że po prostu, że tutaj nie dam rady nagrywać na pewno 8 grup naraz, co nie? Więc nie wiem, tutaj napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym pomyśle, że po prostu na początku nagrać po prostu pierwszą i drugą grupę. Codziennie po dwa, wiecie, odcinek z grupy pierwszej i drugiej, aż nagram całe te grupy. Jak się skończą, na przykład jak pierwsza się skończy, to wjeżdża trzecia. Jak się druga skończy, to też wjeżdża trzecia. Jak się obie skończą, pierwsza i druga, to wjeżdża trzecia, czwarta na przykład. I wiecie, trzecia, czwarta skończymy, to piąta, szósta i tak dalej. Wiadomo, że tam osoby, które są w tych późniejszych grupach, by musiały troszeczkę dłużej czekać na swoje państwo, ale potem jak już by dostały swoje państwo, znaczy jak już by była grupa z ich państwem, no to wtedy już by były po prostu odcinki codziennie, tak? I to jest w sumie nawet dobre. A tak to by mieli odcinki co 4 dni, jakbym nagrywał właśnie drugim sposobem, czyli po prostu nagrywam w pierwszy dzień grupę AB, w pierwszy dzień grupę nagrywam grupę pierwszą, drugą, w drugi dzień nagrywam grupę trzecią, czwartą, w trzeci dzień piątą, szóstą i w czwarty dzień siódmą, ósmą. To wtedy by trzeba czekać po prostu potem 4 dni na odcinek ze swojej grupy, tak? Więc to też, no nie wiem jak to będzie, no w sumie nie jestem jeszcze tego pewny. Ale mi się bardziej podoba to, że pomysł, żeby po prostu nagrać na początku pierwszą, drugą grupę, bo też w sumie jakby, tak wiecie, żebyśmy zaczęli nagrywać pierwszą, drugą grupę, jakby na przykład się mapa nie spodobała, czy coś byłoby źle z tą mapką, no bo po prostu byśmy wtedy zrobili po prostu inną mapkę jeszcze w tym czasie, jak będę nagrywał pierwszą, drugą grupę i na przykład, wiecie, kolejne grupy by miały inną mapę, co wtedy może też byłoby nawet fajne, więc no tutaj mówię, zobaczymy jak to będzie, jak na razie muszę czekać i ścisnąć tutaj całe te Węgry, bo kurde mnie trochę ścisnęły. Bo prawdopodobnie się w ogóle, wiecie, ja się nie skupiałem na tym, co ja tutaj klikam, tylko bardziej skupiałem się na tym, co ja sobie tutaj gadałem do was. Czy są jakieś forty jeszcze? Pest ma fort, dobra. No w ogóle stolica? Stolica, tak, pięknie. A i tutaj jeszcze mają, o Boże, oni tu jeszcze mają ziemię. Ja żem ich nie widział, ale tu mamy na przykład 153 tysiące, które już tutaj polecą i polecą na Szerbię. Słuchaj, Szerbię już podbijał, dobra. No więc ja myślę, że ten sposób właśnie z nagraniem pierwszej grupy do końca na początek, potem dopiero drugiej, trzeciej, czwartej będzie chyba lepszy. I też dzięki temu będę miał troszeczkę więcej czasu na dokończenie tej grupy trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej, no. Bo YouTube musiał już nagrywać.
Także już ten odcinek wbił się. No właśnie też, tak jak zacznę już tą grupę Wojny Widzów, to nie jestem pewien, czy nie przerwę chwilowo właśnie współczesnej Polski, czy po prostu, nie wiem, zrobię jakiś ostateczny odcinek, że po prostu, nie wiem, nagram pomiędzy, pomiędzy odcinkami, już podbiję wszystko do całego świata i po prostu pokażę wam odcinek już taki ostateczny z podbicia całego świata, bo w sumie to was najbardziej chyba ciekawi, żeby zobaczyć całą Polskę na całym świecie, tak? No. Ale zobaczymy, jak to będzie. Może na streamy zostaje właśnie. Okej, okay, co mi tu wybuchacie? Weźcie, mam jakąś armię blisko? Mam. Leć tutaj. Leć tam. Masz tutaj generała? A, taki sobie. Ale będzie. Nie taki sobie. A że wiecie, na początku gry to taki generał to był po prostu, o Boże, jaki zajusty generał, bo jadę wszystkim dookoła, tak? W tym momencie to jak nie mam generała, który ma 6-6-5 czy coś takiego, to nie jest zbyt fajnie. Co to jest? O, w sumie mogę zapłacić ile? 20 tysięcy długu jakiejś tam rodziny, spoko. Pewnie ona z nią mam ślub czy coś takiego. Tak, z Radziwiłł, o. Jagiellon i Radziwiłł, spoko. Dobra, to co, Węgry, chodźcie tutaj, podbijam was. Wiem, że mi długo służyły, że podbiłem je na początku, zrobiłem z nich wesala, ale no niestety ich nie mogę tak zanektować, a no nie mogę ich tak tutaj stawić. Tak samo jak Rzymu nie mogę zostawić, więc Rzym też będzie podbity w końcu. Nie myślisz sobie, że nie. A gdzie jest ekipa na bunty? To nie uciekła gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie. Kto wie, gdzie ona jest. Dajcie mi to 65 tysięcy i niech leci tutaj ścisnąć. Dobra, 89%, to jeszcze jeden fort. O, czekajcie. Chciałem tylko... Wow, tu jest prowincja. Ja nie widziałem. Ej, skąd wygrywają tu prowincję? Ja im dałem? Nie podbiły, podbiły coś. Ej, no jeszcze coś chyba jest. Wow, ej, jest tutaj, sparcie. Istria. Lecimy, podbijamy to. Oni tak w ogóle gdzieś tam, nie wiem, idą mi w środek kraju podbijać, ale to niech podbijają tam najwyżej, co mi zrobią. Chodźmy to 124, a bo to armia na bunty idzie cisnąć bunty, ale nie, no pójdziemy cisnąć na górze. Tak samo to 179 tysięcy, niech pójdzie na górę i ciśniemy ich, no właśnie. O, tu jeszcze jest kilkaset tysięcy, nie, no 100 tysięcy. Okej. Okay. A, tu ścisnąłem, super. Ej, oni mi na Warszawę no nie, na Turów, ale na Warszawę lecą. Prawdopodobnie, bo tu nie mam fortu w ogóle, bo w sumie wiecie, po co mi forty? Jak ja, moje państwo jest nie do zdobycia, tak czy siak. Czemu ja mam tyle buntów, jak ja już Eurex też nie mam za bardzo? Halo. Nie, podbijem Europę, a tutaj widać, że w Europie się bardzo lubią buntować. Francuzi by się nie buntowali. Ej, trochę dłużej wyrąbało. Zbierzmy się tutaj wszyscy. Halo. To głupia armia. Tak naokoło musisz przejść. Dobra. Okej, okay, tu mam podbite, dobra, mam 99%, więc robimy coś takiego, że... daj mi to... Tu jest wszystko. Tam też widziałem w komentarzach, ktoś się dziwił, że... Że prowincja, która ma mniej warscora, kosztowała więcej do skorowania, tak? Ale tam było 55 do skorowania, czyli 0 tak naprawdę. Tam ktoś chyba odpowiedział nawet to, o ile dobrze pamiętam. No więc właśnie tak było. Dobra, no nie, no wasala nie będę robił, bo to w sumie mi nic nie da, więc po prostu zabieramy. Nie, zebrał, nie kliknąłem jednej prowincji, fuck! Ale pewnie byś już stopowali się przy filmiki. Wotan, debilu, zapomniałeś z jednej prowincji zabrać. Tak, sorry. Dobra. Chyba, że to przeznaczenie. Chyba, że to przeznaczenie. Bo teraz aż tak bardzo tego nie widać, a Węgry istnieją. Może tak powinno być. Może Węgry powinny zostać do samego końca. I dopiero na samym końcu je zabrać. Nie wiem, pomyślę, zobaczę. Nie wiem, zobaczymy, naprawdę zobaczymy. Jak na razie mówię, muszę ścisnąć sobie tych tutaj buntowników. I oczywiście skorować to wszystko. Ale w ogóle co ja się dzisiaj wystraszyłem, jak zacząłem te Custom Nation robić, co nie? Bo jest taka akcja, że ja tam w pliku w gry muszę zmienić z Custom Nation maksymalnej ilości z 75 podstawowego na stówkę, co nie? Bo tam grupy będą po 93 osoby. I kurde, nie mogłem znaleźć tego pliku. I tak już tak, kurde, jestem wkurwiony, już nie wiem co robić, bo jak, no, jakbym nie znalazł tego pliku, to po prostu by wszystko poszło do dupy, cała mapa zrobiona i tak dalej, wszystko do dupy i trzeba było nowa robić. A to zajmuje strasznie dużo czasu i po prostu, no nie wiem, jak bym to dał radę zrobić. No ale na szczęście, pomyślałem sobie, tam poklikałem coś i zobaczyłem, że plik był ukryty w folderze. Ja wierdzieli, tak go znalazłem i taki od razu, o tak.
Udało się, jednak uratowane, jednak wszystko uratowane, można jechać dalej. No właśnie, kulturki sobie zmienię, bo zapomniałem je zmieniać. Znaczy się narzekałem, że punktów nie mam po prostu dyplomatycznych, ale w sumie zapomniałem, że one są tak tanie do zmiany, bo mam religijne te idee, więc tutaj to w sumie jest dobre, więc ten jest to takie drogie, więc zmieniamy na Polaków oczywiście. Bo w sumie na sam koniec zobaczyć świat podbity przed Polskę, zmienione wszystkie kultury na polskie, religia katolicka, chrześcijaństwo, to kurde, no byłoby fajnie, ale myślę, że akurat tutaj, jeżeli chodzi o kulturkę, to ciężko będzie wszystko zmienić, bo widzicie, za dużo tego jest po prostu. Ale jakoś może by dało radę. Już po więcej punktów, to przynajmniej szybciej to minie. Wotan, super odcinek, te emocje, jak klikałeś tutaj Enter przy kulturach, to było naprawdę zajebiście. Więcej takich odcinków, wiem, dziękuję. Dobra, a tak naprawdę to mamy, czekajcie, to nie było, to był który to przycisk? O, tu jest przycisk do kultur. Na razie jest tyle kultur polskich, widzicie, tutaj jest trochę polskich, no oczywiście tutaj nasza macierz, czy jak to można nazwać, i troszeczkę tutaj takie plamki polskie powstają. Lepiej jest z katolicyzmem, bo widzicie. Chrześcijaństwo praktycznie wszędzie jest. Dobra, ciśniemy te bunty i lecimy na kolejnego przeciwnika. W Wielkiej Brytanii jeszcze nie możemy ścisnąć, bo z nią mamy tutaj pokój do 9 roku, 2209. Chiny się proszą, myślę, że niedługo, żeby je rozwalić. Korea tutaj siedzi i czeka, tylko że ona ma... Właśnie, tu byśmy mieli wojnę z USA, więc myślę, że na początku podbijemy sobie tutaj właśnie Peru, które no ma wojnę z Argentyną na przykład. Argentyna co prawda jest... No, taka niezbyt mała, niezbyt duża, ale myślę, że będzie przyjemna, jeżeli chodzi właśnie tutaj o bicie Peru, więc lećmy. Tu takiego jakiegoś dzika Łukasza nam tutaj czana forty. Łukasz jeszcze żyje, bardzo dobrze. Szkoda właśnie nie pokazuje nam tutaj, ile ten Łukasz ma lat, bo bym już mógł się spodziewać tego, czy umrze, czy nie umrze. Chociaż generałowie przeważnie i tak umierają w boju, bo to są skurczybiki, które walczą i to tak na poważnie. Władysława na przykład możemy wysadzić tutaj, dobra. Idźcie, tylko myślę, że tu mam za mało wojska. Tak mi się wydaje, a tu mam jeszcze wojsko. Dobra, chodźmy. Nawracamy dalej. No i lecimy powoli. Tu mam jeszcze dwie prowincje nawrócenia, ale nie... Znaczy nawrócenia, do skorowania, ale nie mam punktów. Jest trochę lipo. No właśnie tutaj mam królów mam naprawdę słabych. No, ale nic z tym nie zrobię. Dobra, czekajcie, jak te bunty tutaj są. Polish Afryka, West Afryka kurde ciśnieje. Więc spoko. No, chodźcie tutaj po prostu. Gdzie jest armia na bunty? Tu będzie. Armia na bunty ma Zygmunta i ciśnij bunty. No właśnie, bunty się pojawiły. Ciśnij je. O. Tu Afrykę też mamy do zjedzenia, ale to... Afryka nie jest aż tak ciekawa, ale w ogóle tu mało co jest ciekawe, tak naprawdę. Dobra, no, więc co, ciśniemy. Ale to wiecie, to tak... W sumie już teraz to bardziej tutaj, tą serię prowadzę tak jakby, nie wiem... No, żebym się po prostu miał gdzie wygadać, o tak. Pogadam sobie tutaj troszeczkę. Wy popiszecie komentarze i tak dalej. Właśnie sorry, że ostatnio mam bardzo mało czasu na odpisywanie na komentarze, ale wiecie, wojna widzów zabiera dużo czasu i po prostu no nie mam aż tak dużo czasu, żeby po prostu to ogarnąć wszystko. Prawdopodobnie jak już rozpocznę tą wojnę widzów, to już będzie troszeczkę lepiej, trochę więcej czasu będę miał, więc będę mógł troszeczkę bardziej ogarniać. To wtedy spróbuję podpowiadać na wszystkie komentarze, też może zrobię jakieś ten Q&A, czy po prostu ask me anything, tak? To jest właśnie jak to się nazywa. Więc zobaczymy. W sumie Q&A to nie wiem, czy ja się do tego nadaję, bo wiecie, z jednej strony, po co ja mam robić Q&A, jak ja odpisuję widzom wszystkim na komentarze, przynajmniej staram się, jak mam czas, więc jeśli ktoś ma do mnie jakieś pytanie, to piszę w komentarzu, to ja mu po prostu odpiszę pod odcinkiem, co nie? No ale z drugiej strony Q&A bym mógł zrobić tak, żeby to, nie wiem, wszystko w jednym miejscu było i w razie czego jakby ktoś jakieś pytania zadał, które jest ciężko zadawane, to ktoś by mógł na przykład dać link, że o, tu masz tutaj, masz Q&A Wotana i możesz sobie sprawdzić mniej więcej, o co chodzi i tak dalej. W sumie to nie byłoby takie złe, tak naprawdę. Pomyślę nad tym. A teraz atakujemy tutaj, zobaczymy jak Wenezuela, znaczy tak, nie, Peru, przepraszam, Peru. Zapomniałem, co zaatakowałem już. Skreloza, bo to się starzeje, o Boże. Patrz, tu podbiłem. Spoko. Chodźmy tutaj na... Nie tutaj. Tutaj chodźmy. Nie możemy tu pójść. To chodźmy tutaj. I chodźmy tutaj. Dobra, no. Więc... o czym ja tutaj mówiłem? A, Q&A, no może coś tam pomyślisz, nie wiem, no kurde, zbliża się 8000 subów, co prawda na 8000 nic nie będę jakiegoś takiego, nie wiem, super zajebistego robił, bo to tak nie będę robił teraz to 1000, co nie, tak to zrobiłem na 5000 duży stream, teraz bardziej myślę, że jak będzie 10000, no to tam myślę, że przyjebie jakieś tam 24 godziny live stream, może, znaczy nie wiem, czy tak w sumie 24 godziny, ciężko by było, kurde, ciężko by było,
Ale w sumie chciałbym na pewno to kiedyś zrobić, tylko nie wiem kiedy jeszcze. Nie, naprawdę nie wiem kiedy, ale kiedyś to na pewno zrobię, bo to jest no, coś fajnego moim zdaniem. Co prawda wiadomo, że mało kto wysiedzi nad takim czymś od początku do końca, bo ja w sumie nawet nie wymagam żadnego widza takiego czegoś, bo siedzenie 24 godziny przy kompie i oglądanie, jak ja sobie na streamie gadam, no jest... kurde, no... To już znaczy, że ktoś naprawdę mnie bardzo lubi, ale no... Kurde, no tak trochę nie wiem... Dziwnie by było mi, jakby ktoś ze mną spędził 24 godziny oglądając, jak ja pieprzę przy graniu w gierki. Chociaż, kurde, fajnie może by było, ale wiecie, pewnie jakbym rzucił hasło, no, give away co godzinkę, to by się dużo osób się działo cały czas, nawet w nocy. I by było znowu, wotan, kiedy give away? Ale był 5 minut temu, ale no, kiedy kolejny? No, no nie wiem, był 5 minut temu, no ale kolejny wotan, no okej, okay, no zaraz. I za godzinę zrobię to. No nie, nie, no też tak wiecie, na streamach staram się nie robić takiego czegoś, że nie wiem, że powiem po prostu, że kolejny giveaway za godzinę będzie, co nie? O godzinie o 13, bo jakby powiem, że o godzinie 13 będzie, no to wszyscy sobie ludzie pójdą, a przynajmniej większość, a przyjdą dopiero wtedy na giveaway. A w ogóle, wiecie, jak sobie streamuję, robię takie właśnie większe streamy, gdzie są giveaway i tak dalej, to powiedzieć po prostu, że okej, dobra, w tym momencie robimy takiego, wiecie, nagle giveawaya, kogo nie ma, no to szkoda, może na następnym się złapie, tak? No. Myślę, że to nawet spoko wychodziło tam na streamku tym 12-godzinnym. Fajnie nawet było, moim zdaniem przynajmniej mi się tam fajnie to streamowało, to już tak w sumie jak wy tam pisaliście, potem jak się was pytałem, to też tam były pozytywne pozytywny odzyw co do tego. Jest mi bardzo, 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 ale to bardzo miło z tego powodu. Ciekawe czy tutaj rozwinę swoje Imperium Polskie, czy powstaną mi nowe kolonie, bo czekajcie, jak tutaj jest z tymi koloniami. O, tu jest. Aha, tylko tu jest kolonia Kolumbia. Brazylia, tutaj będziemy musieli jakąś fajną nazwę zrobić, to będzie tak fajny napis. Zobaczymy jeszcze. Pomyślimy, zobaczymy jak tam z ich moralami. 16.1, 123% dyscyplinki. Nie, no powiem wam, że tak w sumie do porównania do innych to nie jest tak źle, nie jest naprawdę tragicznie. Chociaż tam inni mieli więcej chyba. Co się we mnie wbija? Co? Dobra, wbijajcie się, kurde, spoko. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Panowie, nic się nie stało. Właśnie teraz coś, już widziałem jakieś tam newsy, że tam samolot się rozbił z jakąś drużyną brazylijską w piłce. Chyba tylko 6 osób przeżyło, czy coś? Już sobie nawet nie jestem pewien jeszcze, bo tak tylko kątem oka zerknąłem sobie na newsy, jak byłem w pracy na komórce na przerwie. Okej, okay, Brenna. Okej, okay, prawie ciągle w tym samym miejscu mi tutaj wyskakują. Ciśniemy ich, oczywiście. Dobra, co my tu jeszcze możemy wcisnąć takiego, żeby nam się napis poprawił? No oczywiście Maltę, co nie? To jest ta Malta, która nam przeszkadza, ale ja myślę, że to Chiny najbardziej nam przeszkadzają. Jakbyśmy tutaj ucięli o to coś, co tak z Chin tu wychodzi, tutaj, to by było lepiej. Właśnie, najlepsze jest to, że ja tam w większości swoich serii, jak już miałem duży kraj, to się pytałem, co wam mój kraj przypomina, tak? Tak było w starej Polsce, było chyba w Mongolii i tak dalej. Tu jak się spytam, co mój kraj przypomina, to wystarczy powiedzieć, że świat. I w sumie to będzie prawie prawda. Ale no, kurde, no nie wiem. W ogóle widzieliście, że to przypomina głowę konia? Albo smoka? Popatrzcie się. Jakby tu był taki pysk, co nie? Tu jest pysk. Tu macie oko. Tu może jakieś takie dziwne nozdrza. I tu tak jakby uszy, co nie? Tak jakby odwrócić, to taki głowa konia albo smoka. Tak w ogóle, ej, pingowie za 2 dni chyba. Czy tam jutro już. Zajebiście. Nie, jaram się. To bardzo. Okay. Tak samo Westworld wczoraj obejrzałem. Pozamiatał. Westworld pozamiatał po prostu. Naprawdę zajebisty odcineczek. Westworldu fajny odcineczek tego. Poglądałem. Oglądałem wczoraj. Walking Dead też był fajny, no i Shameless też. Mi został. A nie, Lucyfera to dzisiaj obejrzałem, to też był fajny. Wiecie, bo ja tak mówię, że wiecie, ja czasu nie mam, ale ja czasu nie mam między innymi przez seriale, które ja po prostu muszę oglądać, bo nie wiem, jestem uzależniony od tego, po prostu muszę sobie obejrzeć seriale, które zacząłem, bo chcę wiedzieć, co jest dalej, co nie? Tak samo jak wy na przykład, byście, jak nie ma odcinka z Europki, to też, bo tam czemu nie ma, no ja my chcemy wiedzieć, co będzie dalej. No to ja mam tak po prostu tak z serialami, bo na YouTubie już mało kogo oglądam, bo po prostu nie wiem, tak jak odkąd zacząłem nagrywać, to właśnie na YouTuba jest mniej czasu, chociaż śledzę, patrzę, co tam... Może nie tyle co konkurencja, bo tutaj, raczej z Europki tam wiem co robi Lukas i reszta, ale tam patrzę na przykład, wiecie, na większe kanały i tak dalej, co robią, co się przyjmuje i tak dalej. Tak w ogóle powiem wam tak, jak pisałem zgłoszenia, znaczy pisałem zgłoszenia, przepisałem do tabelki zgłoszenia do Wojny Widzów, to Boże, jakieś tak
85% z was, jak nie więcej, gra w CS-a. I to tak ma średnio po 700 godzin w niego. Wy naprawdę CS-a lubicie. Wszyscy. Szkoda tylko, że ja tak trochę średnio. Przynajmniej tego CS-a 1.6 jak grałem, to jakoś tak, no, grać trochę grałem, ale to bardziej tak było, wiecie, gra z kumplami dla zabawy na studiach chwilę, też troszeczkę w podstawówce, w gimnazjum, ale jakoś tak, nie wiem, bardzo, no jakoś, no nie przepadałem za CS-em, no muszę się przyznać naprawdę. Nie wiem dlaczego w sumie. Wolałem inne gierki prawdopodobnie tyle. No wiecie, ja bardziej w strategię grałem niż w szlanki, możliwe, że też dlatego właśnie. Dobra, co tu się dzieje? Panowie, wjeżdżamy tutaj, na kozaku, do przodu, lecimy. Dyscyplinka nam spadła. Morale 3, dobra, byliśmy tym razem morale, jak dyscyplinki nie ma, ale tu by się zdało gościa od dyscyplinki, gdzie on jest? Nie wylosowało nam go w ogóle, tak? To spadaj. Dobra. Halo, mamy jakieś bonusy? Nie mamy, ale możemy... tu i tak mamy 100%. To i tak się nie stanie. W ogóle, czy są jakieś bunty, które coś jeszcze odbijają? Tak. Tutaj. Dobra, nawrócone. Come on. O. Myślałem, że kolejne prowizje mogę nawracać, ale to nie, to jeszcze za mało parci, jeszcze tyle. Jest dużo tego. Ale co zrobić, trzeba. Ktoś to musi nawrócić. Co to się dzieje? Okej, siła nawracania jest, to w sumie na spoko, tylko czekajcie. Dostaję o 5 influenza, to w sumie nie jest źle. Okej, to jest nawet spoko. Weźmy sobie to. Będziemy szybciej nawracać troszeczkę. Tu mamy gościa, dobra, spoko. No. Ciekawe w ogóle, ile od tego peru możemy zabrać. Dobra. A tu wygrałem, to spoko. No, wracam tutaj. Statki wroga. Boże, moje państwo to jeden wielki bunt. Ale weźcie utrzymać takie państwo. Patrzcie ile buntu będę miał. Też niektóre tu spadają, widzę. W sumie to ja zawsze mógłbym zrobić coś takiego, że... Bo w sumie... Ja i tak zarabiam tak dużo, że mi wszystko jedno z tym, czy ja będę miał trochę więcej hajsu, trochę mniej, czy force limitu będę miał, bo i tak pod force limit mi się nie chce odbudować armii. Więc po prostu mogę zrobić tak i mieć wywalone i połowa buntu pewnie zniknie stąd. No, tak jak mówiłem, połowa buntu znika. Tu ktoś idzie? Idzie się, dobra. Wracamy do bitki. Ile wy macie wojska w ogóle? No macie jeszcze pół miliona, więcej niż pół miliona, kurde, tylko tyle, że pewnie wasze wojsko całe jest w Argentynie, to my do tego czasu, my podbijemy wam, kurde, pół państwa. Bardzo dobrze, o to chodzi. Tak właśnie ma być. Nie? Coś powstało chyba. Zostałem casus belli, z tego co słyszałem. No, Brazylia powstała. Z Argentyny wypuścił, nice. Czyli wojna z Argentyną się skończyła, więc teraz będzie uderzenie ich tutaj. Trzeba uważać, kurde. Chodźcie wszyscy razem, się zbierzemy. Ja to ciągle tego manpowera nie odnowiłem. No, 6-3, 6-2, to nie jest zły generał. Ostatecznie może być. Nawet fajny. Już idą, patrzcie. Już idą się bić ze mną. Ja im dam. Jak tutaj się wystarczy na sprawę? O Boże, 3 minusy. Biegnijcie. Też biegnijcie. Halo, nie, bo tu... Ej. Halo, biegnijcie. No dobra. Udało się. Tyle, że znowu się we mnie wbijają. Tu się wbijam, ale to wszystko czwórko, więc dam radę. Ale tam zjechałem pięknie. Tak łajp chyba na 60 tysięcy poszedł. Zajebiście. No i to tak się gra. Tu wlecimy. Teraz wy... Wiecie, tak wiem, że tutaj nie oszczędzam manpowera i tak dalej, ale... Chodzę jak chodzę, to nie jest źle. Damy radę. To już końcówka gry jest, tak? Czy w razie czego jakby mi USA czy cokolwiek zabutakowało, to sobie zrobię milion najemników i też ogarnę. Tym wielkiego problemu nie ma. Dobra, pomóżmy tam tym na dole. Po prostu chodźmy wszystkim. No, nie pomożemy. A,
no nie, nie pomożemy im, ale dobijemy przynajmniej. Powinien Stakwaj pójść, poszedł Stakwaj, pięknie. No, podbiję ten fort, ten idzie na górę, to go ściśniemy. Dobra, co mamy dwie prowincje. Dobra, tutaj jest taka główna linia, tu są główne walki, więc musimy tutaj się często lukać. Kusko, co, Kusko była taka kreskówka, co nie? Tak mi coś świta w głowie. Przywal im tam. Władysławie, swoją armią. Pięknie. Wiecie, co jest najgorsze teraz? Zrobić serię, która przebije tą serię. Bo ja mam, ja już mówiłem to kiedyś chyba nawet na odcinku, że ja mam tak, że ja lubię robić każdą kolejną serię lepszą od poprzedniej. Tyle, że tą serię pobić, no już będzie ciężko i to bardzo ciężko, ale mam nadzieję, że dam radę. Zobaczymy. Co prawda tutaj wiecie, ta seria miała o tyle dobrze, że była nagrywana z Polski. Jak się nagrywa serię z Polski, to wiadomo, Polacy lubią oglądać po prostu, jak Polska podbija świat. No w sumie ja też. Ja Europkę w ogóle zacząłem oglądać oczywiście od serii Polski i tam Niedźwiedzia, co nie? To była ta wielka Polska, legenda o wielkiej Polsce, coś takiego. No i wtedy zacząłem tak myślałem, a spróbuję też sobie ponagrywać to. No i wyszło nawet. Więc tutaj trzeba na pewno mu podziękować za to. No, ale no kurde co. No ale mówię, no, jak się na Polskę nagrywa, to takie jest. No, dużo osób co nagrywa tego. Europkę robi co jakiś czas serię z Polski. To jest moja druga seria z Polski. Czy będzie kiedyś trzecia? Tak, ale w którym roku i tak dalej? Nie wiem, ale to na pewno nie będzie kolejna seria. Bo tak nie chcę robić, wiecie, co serię, kurde, serię z Polski. Chodźmy tutaj, bo tam widzę, że trochę mamy, znaczy oni mają trochę przewagę. Czemu połowa armii musi iść naokoła, połowa może przyjść tak jak chce? Nie rozumiem tego, nie kapuję i pewnie nigdy nie pojmę. Ale spróbuję przynajmniej. Dobra, nawrócone dwie prowincje. 26 minut, to jeszcze chwilę musimy ponagrywać, tak w ogóle trochę późno dzisiaj nagrywam. No, czy późno, dla was nie jest późno, a dla mnie jest późno, bo zaraz muszę iść spać. Dlatego jest sposób. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dobra, to wbijamy się tutaj po prostu. Jak tutaj jest wielki młyn, to czemu by nie? O, już mam ich. Dobra, ktoś tam jeszcze dochodzi, jakieś armiki. To 30 tysięcy się wbiło w nas, pięknie. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Ej, odbili mi tu fort jeden. Wow, co wy tu robicie? 300 tysięcy mi tu zjadło. Idziemy z nimi się bić. Dawać, panowie. 300 tysięcy w dżungli. Okej, spoko, dam radę. Nie, no, uciekli. Wiecie co, ja sobie tutaj może jakieś więcej armii zrobię, czy coś, bo to Peru, w sumie wiecie, tak się trochę broni. To też jakiś tam pomysł używać, chociaż nie, no, tak teraz myślałem, żeby używać armii tylko tyle, ile ma dane państwo, wiecie, armii, ale z drugiej strony, no ja i tak mam dużo więcej manpowera, mam dużo więcej kasy, więc w razie czego bym użył po prostu tej force, jakbym zaczął przegrywać, więc tak nie będzie działało, ale zobaczymy jeszcze. Nie no, ta seria po prostu trzeba dociągnąć jak najszybciej, podbić jak najwięcej i po prostu dociągnąć do końca i tyle. Dobra, tam sobie podbijajcie to, to ja sobie tutaj może tak rozejdę bardziej i podbiję sobie te prowincje dookoła. Mamy w ogóle 9% warscora, trochę mało, co nie? Ale, bo nie mamy Lima, gdzie jest w ogóle Lima? Bo na serio muszę się przyznać, że nie wiem. A, okej. Okay. Gdzieś to podbij, będzie mieć Wargola. Będzie Wargol, będzie wszystko. Dobra, armia na bunt idzie coś cisnąć, super. Tu się armiki już zbierają, zaraz też pocisnę. Dobra, tu ja mam coś podbite, spoko, podbijmy sobie tutaj. O, pięknie. Nie mają kłódki, dobra, to lecimy na nich. O, tu nie, ta armia się rozejdzie i tutaj podbije te prowincje. Tutaj coś próbują, coś myślą robić. Tu są jakieś góry. Co, kurde. No powiem wam, że jak ta cała armia mi wejdzie tutaj w góry, to może być troszeczkę ciężko, ale... Gdzie tu były forty? Ale tu jest fort, dobra. To armia, ta armia, niech ucieka na góry. Bo jak w górach mnie zaatakują, to będzie spoko. Ja mamy Limę, to mamy już, patrzcie, 22 Warscora i tutaj widzę już bitka. Znowu w tej dżungli. Ej, spoko. Też będzie fort? W Kusko miał fort. I ktoś na Kusko idzie. Jeśli tak, to łapiemy ich tam w forcie. W górach i mamy ich po prostu złapanych jak... No, nie mamy ich złapanych tam. Ale widzicie, patrzcie, jak się w ogóle rozchodzą tutaj dookoła. A wy co? Halo? Nie uciekać mi tutaj. O właśnie, i cak wipe'a poproszę. Co się dzieje? Dobra, to bierzemy to na pewno. O, i to oto... No gdzie? Już miałem mówić, że stack wipe siat i fajnie jest, a tutaj dupa. Dupa blada i tyle, dobra. Chodźmy z tych, zjedziemy. Mam nadzieję, że starczy 125 tysięcy. To są góry? Nie ma. Dobra, możemy się wbijać. Stack wipe, pięknie, o to chodzi, tak się gra. Jeszcze tych. Temu stack wipe niestety nie pójdzie. No, super, Wotan, zrobiłeś to. Ale będzie. Kolejny fort.
Tutaj. Trzy forty. Dobra, spoko. W ogóle ile tu mogę zabrać? Bo to też jest pytanie. Będę tak bym chciał z tej strony zabierać, bo to by się mi tak ładnie tutaj teren wyrówna. Tutaj to. Tego mi już nie dadzą. Dobra, spoko. A to ja chcę więcej na pewno. Ja tu się nie pieprzę w tańcu. Jak mam robić wojnę, to taką dużą. Jakieś tam komórka się odezwała, jest pewnie od was coś, jakieś komentarzyki czy coś takiego. Dzięki oczywiście za nie. Jak to napisał? I teraz wczoraj tak zrobiłem, że właśnie odczytałem. Ktoś napisał, czekajcie, co to napisał? Wojtek 13, Wotan, czas na podbój Australii. Ty, to jest w sumie... To jest wcale nie głupi pomysł. No następny odcinek najwyżej, bo wiecie, dzisiaj to już mi się tak nie chce zaczynać, bo mam 30 minut, więc powoli będę kończył odcinek. Jeszcze kilka bitew najwyżej tutaj stoczę jakiś. Już widzicie, przestaję potrafić mówić. Czekajcie, czy ja chciałem złożyć zdanie używając tych słów i jakoś mi nie wyszło? Chyba tak, dobra, mniejsza o to. Sorry, ale... Ostatnimi czasy jestem bardzo zmęczony tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Ale z drugiej strony jestem szczęśliwy, że już powoli wszystko jest gotowe. I ja wiem, że jak tylko już będę mógł sobie tam wszystko mieć gotowe, będę mógł siąść i zacząć nagrywać Wojnę Widzów, to od razu mi banan na twarz wróci i będę po prostu siedział i nagrywał cały czas i będę się cieszył bardzo i w ogóle będzie fajnie. Bo tak było w sumie ostatnim razem. Nie wiem, tu potem. O, i stack wipe. Halo. Bez stack wipe'a. Ale tu już będzie stack wipe pewnie, tak. O, tu się wbijają we mnie, patrzcie. Kto się wbija? Mała armia jakaś. To my się w nich wbijamy, tutaj są pewnie dżungle. No tu wszędzie są w sumie dżungle. Okej, dobra, tu mają za dużo. O, za dużo mają na pewno armii. Kilkaset tysięcy, dobra. Lecimy w ten sposób. Patrzcie, kulturki zmienione. Było ich trochę, czekajcie, jak to wygląda teraz w tym momencie. No już lepiej, ale patrzcie, głównie Afrykę nam zamieniamy. Czarnuchów wtępimy, kurde. Zasmienię jako rasistę, kurde. Wezmą zaznaczą czy coś takiego. A ja wcale rasista nie jestem, no może trochę. Znaczy, no nie jestem rasista. Jak to się zachowuje jak zwierz, to tak będę go nazywał. A jak się zachowuje dobrze, to w sumie wszystko jedno jak wygląda. Taka prawda. Nie zmieniając faktu, że dużo czarnych się zachowuje jak zwierzęta. Ale to jest akurat prawda, na przykład jest dużo więcej chyba czarnych osób, które kradną tam w USA, czy coś takiego jak tam. Nie pamiętam jak te statystyki, ale coś tam chyba kiedyś czytałem, że właśnie jest w porównaniu, wiecie, tam ludność Ameryki, czy coś takiego, że jest strasznie dużo więcej białych ludzi, a za to w więzieniach jest więcej czarnych. No ale to co? Oni nic nie zrobili. To oni mają mi... Się wbiłem! Tak się robi! Właśnie, tak chciałem powiedzieć. A nie, to jest mój fort, co nie? Tak. Zawsze tak mogłem się wbić. Ale tutaj jest druga bitwa. I to w sumie to by się dało tutaj podesłać, bo... Tu ja mam minusy. A, tu już wygrałem bitwę, to zajebiście. To idziemy do tej bitwy. Tą bitwę ciśniemy. A, już ją pocisnąłem. Zajebiście. No to lecimy, nie wiem. Tutaj na ten fort. Halo. Wiecie? Jak to wygląda? Czekajcie, bo tam poszła jedna armia, miały pójść kilka armii. Dobra, tak niech pójdzie. Widzicie, ta Wenezuela chodzi cały czas z jednej i z drugiej strony, cały czas tyle samo wojska ma. Ile ono mamy powera? Peru. A powiedziałem Wenezuela cały czas, mówię Wenezuela z jednym przecież ostatnio. Peru, przepraszam. 314 tysięcy, 720 tysięcy wojska, spoko. Imperium Polski próbuje walczyć, ale no nie daje rady. Naprawdę nie daje rady. O, zaraz zobaczymy, kto kogo złapie. Gdzie? Ja ich. Dobra. A czy minusy? Tak, ja mam minus niestety jeden. A to jeden minus, dobra. Jeśli tu nie dojdzie jakieś, nie wiem, nagle milion wojska, to będzie dobrze. Dobra, podejdźmy w razie czego w tą stronę bardziej. A, wygrałem. Spoko, jeszcze tu jakieś małe armiki dojdą. Zmijmy tych. Pięknie. Ściśnijmy tych.
Dobra, 34 minuty. Mam jeszcze kilka rzeczy dzisiaj do zrobienia, więc myślę, że skończymy w tym momencie odcineczek. Sorry, że tak krótko. Też sorry, że nie odpowiedziałem na komentarze, ale mówiłem, że jestem naprawdę bardzo zajęty i niedługo to się zmieni, niedługo wszystko tu ogarnę, wrócę do tego, że będę odpowiadał na komentarzyki i tak dalej. Ale dzisiaj się z wami żegnam, sorry za krótszy odcinek, ale no to jak jest 34 minuty, u niektórych to byłby długi odcinek, więc na razie dzięki wielkie za lajki, dzięki wielkie za komentarze, dzięki wielkie za to, że w ogóle jesteście cały czas ze mną tutaj i oglądacie tą serię. I zapraszam was jutro jeszcze na odcinek z Polski, a w czwartek już, jeżeli nic się nie stanie i nagle mi komputer nie wybuchnie, nie wiem, Europa się nie zepsuje, coś się stanie wielkiego, to wtedy na czwartek zapraszam was, nie wiem jeszcze na którą godzinę, ale zapraszam na was na Wojnę Widzów, więc na razie pa i syja.